Damian Biłasz dla portalu Fight Sport. Damian, zwycięstwo na gali Pelé MMA 18, okupione kontuzją oka, jak widzimy, powiedzmy po tym twoim, powiedzmy, wyglądzie. Powiedz, kolejne takie zwycięstwo przez poddanie, tak? Bo jak widzieliśmy cię wcześniej, też zwyciężyłeś przez poddanie tutaj w Rzeszowie. Wydajesz się być bardzo dobrym grapplerem. No, nie ukrywam, że parter jest moją domeną, tak, bo stójkowo nie jest źle, ale wiadomo, że w parterze czuję się bezpiecznie i lubię to, lubię poddania i w sumie bardzo łatwo mi wchodzą, tak, jeżeli jest przeciwnik w miarę na moim poziomie, jeżeli jest lepszy, to już wiadomo, zabawa trwa dłużej, ale no dzisiaj przeciwnik postawił, powiem tak, mocne warunki, jeśli chodzi o stójkę, tak, trafił mnie bardzo mocnym kolanem, po którym chwilowo nie wiedziałem, co się dzieje, tak, ale na szczęście do końca szedłem w ten parter, to już udało mi się do siatki go dopchać i no i to już co zawsze najbardziej mi wchodzi, czyli trójkąt, udało się dopiąć. Już wiedziałem, że nie mogę tego puścić, tak, bo tak był zapięty, że... Twoje zwycięstwo tutaj wzbudziło spory aplauz, ale tak mówiąc szczerze, chyba minuta 32, tak, zwycięstwo, tak, tak, to nie pokazałeś się za długo publiczności, że ty czerpiesz przyjemność z tego, żeby wejść, szybko wygrać i powiedzmy zejść szybko z tego oktagonu? No mi się wydaje, że każdy zawodnik chciałby swoje walki kończyć jak najszybciej, tak, bo wiadomo, że i szkoda zdrowia, jest szansa poddania, trzeba wykorzystać, tak, mniej się męczymy, mniejsze ryzyko, że nam się coś stanie, bo jak walka trwa krótko, tak. Udało się, no to z tego jestem bardzo zadowolony. Druga walka wygrana przed czasem. Damian, ten parter jest taką twoją, tak jak powiedziałeś, koronną techniką, koronną płaszczyzną. Powiedz teraz, będziesz się skupiał teraz na stójce, na rozwoju? Tak, ja chcę się rozwijać w każdej płaszczyźnie, prawda? To jest MMA i nie można się skupiać tylko na parterze, bo ktoś mnie kiedyś ustrzeli stójca, tak? I obroni moje sprowadzenie i będzie po walce. Ja trenuję każdą płaszczyznę walki, zapasy, partę, stójkę, poprawiam, rozwijam się i chcę być jak najlepszy, tak. Podobała ci się dzisiaj gala tutaj, bo zwycięstwo Szymona Bajera to chyba na pewno ucieszyło wszystkich. Walki niektóre dramatyczne, chyba jedna z lepszych gal w ogóle w Pelé MMA, no, tak? Bardzo dobra gala, to jeśli mam być szczery, tak. Białorusini postawili naprawdę dobre warunki, nie podłużyli się, że tak powiem. Walczyli, no walka tutaj Grzebyka, no naprawdę na najwyższym poziomie, myślę, że będzie głośno w Polsce o niej. Dramat. Dramat, no szkoda Andrzeja, ale... Raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się, tak? Wróci mocniejszy, że tak powiem. No a Szymek, no na szczęście pas zostaje w Rzeszowie, mamy swojego mistrza, to cieszy. Tak. Szymek jest takim motorem napędowym, wzorem dla ciebie? Na pewno tak, no jest moim kolegą, ale też chciałbym kiedyś być na tym poziomie, co jest on. Jest w pierwszej dziesiątce w rankingu. Teraz chyba 11, ale myślę, że do dziesiątki wejdzie. Dla mnie bycie w dziesiątce to jest marzenie, tak? Myślę, że kiedyś może w przyszłości. Może, tak? Może w przyszłości będę mógł się pochwalić tym samym wyczynem co i on. No cóż, Damian, gratulujemy zwycięstwa, dziękujemy za tą rozmowę. Mamy nadzieję, że kolejne szybkie zwycięstwo może zaserwujesz, a może troszeczkę pokażesz się dłużej w publiczności, żebyśmy ja mogli cię zobaczyć. Ja bym raczej szybciej. Jasne. Damian Biłasz dla portalu Fight Sport, prosto z gali Pelé MMA 18 po pokonaniu Borisowa Szatana. Okazało się, że nie jest taki szatan. Miałem egzorcystę. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, ja na pogotowie. Dziękuję.